Cześć, witam Was w kolejnym halloweenowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taką charakteryzację, ponieważ pomyślałam sobie, że naszą taką kobiecą, najpiękniejszą ozdobą jest właśnie uśmiech. Dlaczego go podkreślić i nie pokazać właśnie w halloweenową noc, jaki mamy szeroki, piękny uśmiech. Możecie stylizację mieć bardzo taką kontrastową, czyli zrobić sobie przepiękne włosy, piękna kobieca stylizacja, piękna sukienka i jeszcze piękniejszy uśmiech. Co o tym myślicie? Jeżeli chcecie wiedzieć, jak ją wykonać, to zapraszam do oglądania dalej. No to zaczynamy. Możecie mieć na sobie makijaż, jaki tylko chcecie, jakikolwiek makijaż oczu chcecie, bo ważny jest Wasz uśmiech. Najpierw białą kredką, jest to kredka serii Color Trend, będę rysować zęby. Pamiętajcie, żeby zachować mniej więcej takie wielkości zębów, jakie macie naturalnie, aby się zmniejszały, kierując się do zewnętrznych kącików. Wypełniacie oczywiście wszystkie te zęby. Malujecie górę. Teraz troszkę wyglądam, jakbym się napiła dopiero co jakiegoś mleka. I oczywiście zęby dolne. Teraz rysuję mniej więcej granice dziąseł oraz usta. Wyznaczam to miejsce, dokąd moje usta powinny sięgać, dokąd powinny być rozciągnięte. I teraz czas na dziąsła, czyli konturówka. Jest to konturówka serii Lux w odcieniu Pink Cashmere, czyli taka bardzo neutralna, delikatnie w różowym odcieniu, bardzo naturalny kolor. Wypełniam wszystkie okolice przy zębach i przechodzę do cieni. Paletka 8 w jednym w odcieniu Natso Natural i to jest paletka, z której będę korzystać przez cały dzień. Najpierw tym takim bordowym cieniem przyciemniam dziąsła, tworząc taki efekt 3D. Teraz wracam do tej konturówki serii Lux i rysuję moje usta, górną wargę oraz dolną wargę. I miejsca zagięcia tego naciągnięcia naszych ust na policzkach. Znowu wracam do paletki, do tego samego cienia bordowego i podkreślam jeszcze raz całość, tworząc nieco mocniejszy efekt. Górna warga, dolna warga i uśmiech podkreślamy. Teraz czarny cień i tutaj już tworzymy taki mocniejszy efekt trójwymiarowy. Przyciemniamy wszystkie te partie, które chcemy, aby wydawały się bardziej wklęsłe, czyli kąciki zewnętrzne tego powiększonego uśmiechu, okolice przy dziosłach, między zębami, przy górnej i dolnej wardze. I wracam do białej kredki, znowu tworząc efekt 3D, czyli rozjaśniam te partie, które chcę, aby wyglądały na bardziej wypukłe. I brązowy, matowy cień. Taki cielisty cień posłuży mi za to, aby stworzyć właśnie efekt trójwymiarowy. Przyciemniam te okolice, gdzie chcę, aby moja skóra wydała się na bardziej taką naciągniętą i wklęsłą. Teraz kolej na śruby mocujące, więc łapię za srebrną kredkę. Jest to kredka serii Glimmer Stick w odcieniu Flashy Steel i rysuję śrubę z jednej i z drugiej strony.
Aby ją rozjaśnić, nakładam srebrny połyskujący cień. Teraz czarnym cieniem tworzę cień tej śruby, czyli znowu efekt 3D. Podkreślam śrubę i eyeliner. Ostatni krok w tej charakteryzacji. Eyelinerem czarnym z serii Lux podkreślamy wszystkie granice. Zęby. Zęby trzeba podkreślić dokładnie. Z racji tego, że raczej będziemy się prezentować w świetle takim bardzo wieczorowym, na jakiejś nocnej imprezie, więc aby były bardziej widoczne, musimy je podkreślić właśnie czarnym eyelinerem. Jeżeli wybieralibyście się gdzieś rano, przy świetle dziennym, możecie zostawić to bez właśnie eyelinera. Wszystko będzie również widoczne. Rozcieram pędzelkiem troszkę ten eyeliner. I już zbliżamy się ku końcowi. I to wszystko. Tak prezentuje się ta charakteryzacja. Ja już po liftingu. Taki lifting serii Old School. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jest to taka zabawna w sumie charakteryzacja halloweenowa. Dodatek, nie musicie charakteryzować całej swojej twarzy, czy ociekać krwią, żeby też wyglądać strasznie i zabawnie. Wszystko w jednym. Mam nadzieję, że ta charakteryzacja Wam się podoba. Jeżeli tak, kciuki w górę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, zostać z nami na dłużej, bo znajdziecie tutaj naprawdę mnóstwo inspiracji i być może podszkolicie swoje umiejętności w makijażu, nawet charakteryzacji. Więc zapraszam Was serdecznie, a ja się z Wami żegnam i widzimy się niebawem w następnym filmie. Cześć!